Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu i szczęśliwego nowego roku. Na wstępie chciałabym Was serdecznie przeprosić za to, że się nie odzywałam ani tutaj, ani na pozostałych mediach społecznościowych i że zniknęłam po prostu tak bez słowa, ale z jednej strony mogłabym powiedzieć, że mam dobre wytłumaczenie, z drugiej strony chciałabym powiedzieć, że ten odpoczynek był naprawdę mega potrzebny. A po trzecie, po prostu nie było jak. Koniec roku nie był dla nas łaskawy. Tak jak mogliście widzieć w moich ostatnich vlogach, chorowałam trochę i w sumie to się ciągnęło przez cały grudzień. Nie tylko ja, nie tylko dzieci, po prostu w kółko, co chwilę ktoś chorował. I było to po prostu bardzo męczące, więc praktycznie nie miałam, słuchajcie, totalnie sił. Nie było sensu w ogóle nagrywać vlogów, ponieważ no, vlogi dotyczą życia codziennego, więc praktycznie cały ostatni miesiąc naprawdę był trudny. Zaczęło się od mojej grypy, później synuś chorował i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę przez święta, do świąt, po świętach, Sylwester, co chwilę praktycznie ktoś chorował i po pierwsze, ja nie miałam sił, żeby vlogować, ponieważ vlogowanie dotyczy mojego życia codziennego, więc nie wyobrażałam sobie wyciągać kamery w momencie, kiedy dzieci są chore, kiedy ja jestem chora. Nie miałam totalnie sił, nie miałam w ogóle weny, słuchajcie. Tuż przed świętami jakoś trochę się lepiej poczułam, nawet nagrałam dla Was film, zaczęłam gotować. O, jak zaczęłam gotować w kuchni na Wigilię, to słuchajcie, chyba jeszcze nigdy w życiu tyle tego wszystkiego nie nagotowałam. I oczywiście za dużo, bo do tej pory mam śledzie w lodówce, których nie powinno być, więc zdecydowanie to była zbyt duża ilość, jak na naszą rodzinę. Po każdym razie ta przerwa nie była planowana, zarówno tutaj, jak i na Instagramie, ale powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie poczułam, jak potrzebuję po prostu się wyłączyć i totalnie, tak jak rozstaję się w sumie ze swoim telefonem, to słuchajcie, ja w ogóle telefonu nie podnosiłam do ręki, w ogóle nie sprawdzałam mediów społecznościowych, w ogóle praktycznie nie było mnie na Messengerze, nawet DM-y, nie czytałam, słuchajcie, bo po prostu czułam, że muszę się od tego wszystkiego odciąć, wyłączyć i przede wszystkim zregenerować, więc odporność ewidentnie nam spadła. U nas tak to jest, że taki efekt domina. Najpierw ja, nie, najpierw był synuś, potem ja, potem znowu synuś, potem dzieci, później mój mąż. I tak w sumie na zmianę nie mogliśmy naprawdę, słuchajcie, dojść do siebie. Ale na szczęście było, minęło. I w sumie tak naprawdę wczoraj miałam taki pierwszy dzień wolny, który sobie zrobiłam, totalnie wolny, bo dzieci poszły do szkoły, była przepiękna pogoda, iście wiosenna, mieliśmy chyba 14 stopni, brak deszczu, co teraz się zmieniło, ponieważ leje po prostu jak z cedra, leje naprawdę tak mocno, że nawet nie można wycholić nosa z domu. W każdym razie wczoraj zrobiłam sobie taki typowy reset, gdzie odpoczęłam od tych przygotowań świątecznych, od tych świąt, od tych naszych chorób i śmiało mogę powiedzieć, że wczoraj po prostu zresetowałam sobie umysł, spędziłam cały dzień w ogrodzie i tego mi bardzo było trzeba i ukrywam, że bardzo i to bardzo za tym tęsknię. Ale do czego chciałam przejść, a mianowicie jesteśmy w garderobie. Dzisiaj nałożyłam makijaż, umyłam włosy i jeszcze z nimi nic nie zrobiłam. Nie wiem, czy powinnam je podsuszyć, czy już całkowicie wyschły. W każdym razie, skoro minęły święta, wiadomo, jakieś prezenty się pojawiły, mniejsze i większe. W każdym razie chciałabym Wam pokazać jeden z prezentów, który otrzymałam, który jak zobaczyłam, to na początku się zaczęłam śmiać i stwierdziłam, że po co mi to? Totalnie tego nie potrzebuję, ale oczywiście doceniam gest, jest mi bardzo miło. Natomiast stwierdziłam, ok, ja jestem gadżeciarą, ale chyba nie aż taką. A mianowicie, zobaczcie, jest tutaj szczotka na kabel, jak się śmiałam, GHD. I się zastanawiałam w ogóle, po co mi ta szczotka? Nie rozumiem w ogóle idei, po co szczotka nagrzewana ciepłym powietrzem. I kilka dni temu postanowiłam ją wypróbować po raz pierwszy. I słuchajcie, byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona naprawdę pozytywnie, bo jak mogliście widzieć, ostatnio ja raczej preferuję lokówkę po szczotkę i naciąganie włosów na szczotkę z suszarką, jakoś po prostu mi się nie chciało ostatnio robić, po prostownicę nie sięgałam już albo jeszcze dłużej, więc stwierdziłam, że chętnie wypróbuję tą szczotkę i pokażę Wam. Dzisiaj wypróbuję ją po raz drugi, więc zobaczymy, jak to pójdzie.
Włączę sobie ją i to jest GHD, ona się dość długo nagrzewała, takie mam wrażenie, zdecydowanie dłużej niż prostownica, ponieważ prostownica GHD włączamy, 15 sekund jest nagrzana i tutaj wydawało mi się, że to trwało dłużej, około minuty, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, co takiego zrobiłam? O, światło się włączyło. W każdym razie, co ja takiego zrobiłam? Słuchajcie, nic, po prostu podzieliłam włosy na sekcje. Tak patrzę, tutaj jeszcze troszkę wilgotne. Nie wiem, jak dokładnie powinno się tego używać, ale tak się domyślam, że jednak to powinny być włosy suche, tak jak z prostownicą. Więc ta góra prawie sucha, prawie sucha. Trochę mam olejku. Rozczeszę sobie najpierw włosy normalnie. I tak naprawdę co ja robiłam? Po prostu brałam sekcję włosów i je rozczesywałam. I co to takiego robiło? Sprawiało, że te włosy były bardziej takie okiełznane, może nie wyprostowane, ale takie troszkę bardziej jak naciągnięte na szczotkę. Coś takiego pomiędzy, ale naprawdę w przypadku moich włosów sprawdziło się to bardzo dobrze, ponieważ tak jak widzicie, ja mam, one sobie teraz wyschły same. Troszkę je podsuszyłam i one są takie falowane, są nieregularne. Każdy włos w innym kierunku, w inną stronę. I ta szczotka, mam wrażenie, że takie troszeczkę okiełznała. Dobra, około minuty szczotka się nagrzewa, więc nie ma tragedii. Aczkolwiek trzeba uważać, żeby tutaj nie dotknąć. Tu? Nie, tutaj jest zimna, ale któregoś razu jakoś coś dotknęłam i jest gorąca, więc trzeba się przyzwyczaić. Z jednej strony zastanawiałam się, w jaki sposób mam tego używać, ponieważ jeżeli miałam wcześniej prostownicę, to zawsze tu miałam szczotkę, wiecie, tu sobie rozczesujemy i prostownicą. A tutaj co? Szczotka szczotką? Więc muszę się tego nauczyć, ale spróbujemy sobie wspólnie jeszcze raz. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. I po kolei tylko sekcję włosów przeczesywałam. Już po jednym takim przy czesaniu. Zobaczcie, jakie fajne włosy są. Tada! Naprawdę jest ten efekt, zobaczcie. I teraz ja sobie myślę, nie chciałabym, żeby te włosy były takie proste jak badyle, ponieważ nie podobają mi się takie fryzury. Więc chciałabym, żeby ona troszeczkę miała objętości, więc postaram się delikatnie zaokrąglać końcówki. O, żeby taki efekt był. Jakbym to robiła na okrągłej szczotce. Dobra, następna partia. I słuchajcie, naprawdę to jest bardzo proste w użyciu i fajne. Także zaczęłam się śmiać na początku do męża. Mówię, po co mi taka szczotka? Mówię, czy możemy zwrócić? A okazało się, że no nie, już termin zwrotu minął. Bo pomyślałam sobie, że wymienię sobie na nową lukówkę, ale nie, słuchajcie, szczotka została i naprawdę myślę, że jest fajna. Tylko ciężko się tak robi, wiecie, i mówi do kamery, ale mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O, a dobra, końcówka mi się wywinęła, więc sobie to troszeczkę... O! Zobaczcie, całkiem spoko. Więc myślę, że to jest dużo fajniejsze rozwiązanie nawet niż prostownica, ponieważ jak prostujemy prostownicą, to musimy szczotkę. Ona też właśnie robi później z tych włosów takie proste badyle. Niefajne. Jeszcze się tego, wiecie, muszę trochę przyzwyczaić. Z automatu sięgam po szczotkę. Ale na spokojnie, słuchajcie, damy jej szansę. W którą stronę tylko mam wywinąć te końcówki, żeby to się zgrywało. Ponieważ to, co zauważyłam za pierwszym razem, że ten tylnie włosy podkręcałam w drugą stronę i tak naprawdę nie miałam takiego efektu wymodelowania włosów, tylko na przykład tu miałam ładnie podkręcone, a z drugiej strony miałam podkręcone w drugą stronę, więc muszę tego się jeszcze nauczyć. I później po prostu te wszystkie włosy na koniec może tak już podwinąć. W każdym razie mam nadzieję, że u Was nie było takich przebojów jak u mnie, że spędziliście mile święta, że mieliście cudowne święta spędzone z rodziną, że odpoczęliście, że się nie przejedliście. Ja powiem szczerze, nalepiłam tyle pierogów i zrobiliśmy pierogi z kapustą i z grzybami, no bo ja takie bardzo lubię. Natomiast dzieciaki nie. I oni chcieli robić pierogi ruskie, a ja nigdy w życiu nie robiłam pierogów ruskich.
każdym razie przygotowałam wszystko. Ciasto, farsz. Farsz wyszedł po prostu wyśmienity, słuchajcie. I no, mówiłam dzieciaki, to chyba była Wigilia nawet. Tak, w Wigilię rano poprosiłam męża, mówię, macie z tatą lepić pierogi. Więc wszystko im przygotowałam, na wyspie zrobiłam miejsce. Oczywiście był wielki bałagan, ale wielka też frajda, ponieważ wałkowali sami ciasto, wykrawali, napełniali farszem i słuchajcie, i te pierogi po prostu wyszły fantastyczne, były pyszne, także przeważnie te ruskie pierogi to my kupowaliśmy, natomiast tym razem zrobiliśmy sami. Oczywiście było bardzo dużo roboty, och, bardzo dużo, i wtedy sobie przypominam, dlaczego tylko robię pierogi raz w roku, ale efekt był naprawdę świetny. No, całkiem fajnie, słuchajcie. Muszę się tego nauczyć. Oczywiście wcześniej, ponieważ tutaj jest wysoka temperatura, to najlepiej użyć produktu zabezpieczającego włosy przed wysoką temperaturą. Ja to zrobiłam, tylko tego nie widzieliście, ponieważ wcześniej nałożyłam na mokre włosy. O, ładnie. Jeszcze tył? Mam coś z tyłu jeszcze? O, i teraz ważna taką, ten tył, ponieważ ja ten tył ostatnio zrobiłam źle. Wywinęłam po prostu odwrotnie. Czy może czesałam nie pod tym kątem? Te włosy, słuchajcie, moje już coraz dłuższe się robią, więc ciężej mi je tam z tyłu kontrolować. Ale dobra. Pierwsza partia zrobiona. Lecimy dalej. No, tutaj mam włosy mokre, słuchajcie, ja troszeczkę podsuszę. Ale nie wiem, czy to słyszycie, leje deszcz. Naprawdę leje tak mega. Dawno tak nie padało. Więc całe szczęście, że wczoraj udało mi się wyjść do ogrodu. Ojejku, jak mi się zatęskniło, słuchajcie, za tym ogrodem. I trochę porobiłam. Naprawdę porobiłam sporo, bo stwierdziłam, że będę miała po prostu wiosną mniej roboty, a po prostu wczoraj wrażenie, jakby była wiosna. Dobra, tego nie dzielę, tutaj tak owezmę. Jeszcze te baby hairy tutaj u góry. Aha, to dopiero później. Dobrze, tak jak widzicie, ja się tego totalnie uczę. Co mnie tutaj wyskakuje? Informacja, że moje nasiona zostały wysłane, ponieważ wczoraj zamówiłam nasiona po raz pierwszy z holenderskiej strony. Zamówiłam nasiona Eustomy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku kupiłam nasiona na Allegro i to nasionka były... widać, że ręcznie zebrane i zapakowane do malutkich woreczków i napisane było, że to była Eustoma. Ja hodowałam je po prostu przez pół roku praktycznie, od stycznia do momentu wsadzenia w ziemię, i okazało się, że to były laki, także totalnie inne kwiaty. Natomiast nasiona Eustomy w Polsce bardzo ciężko było dostać, więc zamówiłam z jakiejś holenderskiej strony, bo tak naprawdę Lysianthus można już wysiewać, czyli tą Eustomę, już w styczniu, więc ja się nie mogę doczekać do tego, kiedy będę wysiewała swoje nasionka. Także napisali mi, że kompletują zamówienie rano. Czekajcie, zaraz zobaczymy, co oni teraz napisali. Your order has been shipped! Także wysłali, ale to jest pocztą holenderską. Ciekawe, ile będą szły te nasiona. No, mam nadzieję, że szybko. Bo chciałabym tak w przeciągu 2 tygodni już zacząć je wysiewać. Ha, ha! Tu jest kołtun, słuchajcie. I dotknęłam i się troszkę oparzyłam. O. Więc jednak lepiej przeczesać wcześniej. O. I ładnie. Także jak czeszecie tą szczotką, to nie macie takiego uczucia, że to jest tak jak normalna szczotka, ponieważ te grzybyki, one są sztywne. Także to jest troszeczkę inne wrażenie. Ale nie jest to trudne. Dobra, lecimy dalej i zaraz będzie koniec.
Wiecie co, to włosy mam nierozczesane, to lepiej je przyczeszę, żeby się nie poparzyć drugi raz. Także tak jak ja mówiłam, w moim wypadku ja nie lubię, kiedy te włosy są takie proste, takie badyle, ponieważ no jakoś mam wrażenie, że niekorzystnie wyglądam w takiej fryzurze, więc wolę, kiedy one mają troszeczkę tak jakby objętości, troszeczkę, żeby wyglądały, jakby były podwinięte, ale zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o Sylwestra, to byliśmy umówieni, mieliśmy iść do przyjaciół, ale jak się okazało, dzieciaki zaczęły gorączkować dwoje, bliźniaki po prostu miały gorączkę 38,5. Nie było po nich widać, ale wiecie, wolałam nie ryzykować, nikogo nie zarażać, więc Sylwestra spędziliśmy w domu. I powiem wam szczerze, że przez ten okres świąteczny obejrzałam tam opowieść podręcznej, myślę, że dziewczyny mi mówiły, że czytały książki, od tego zaczęły, natomiast serial, jak ja zaczęłam oglądać i nie wiedziałam, o czym on jest, to powiem wam szczerze, że ten pierwszy sezon, pierwsze dwa sezony zrobiły na mnie takie wrażenie, że totalnie nie mogłam się oderwać, dopóki nie skończyłam go oglądać. Także jest to naprawdę mocny, mocny film, ale no dla mnie zrobił ogromne wrażenie, także bardzo mi się podobał i obejrzałam wszystkie sezony. Jest tam któryś sezon chyba przedostatni taki, że trochę mnie męczył, ale generalnie bardzo i to bardzo polecam, ale takie 18+, także absolutnie przy dzieciach tego nie oglądać. Więc ja czekałam, aż dzieci zasną i przez północy potrafiłam oglądać. Ale to jest jeden z takich seriali, które myślę, że kobietom się powinien spodobać. No i dobra, słuchajcie, voilà. Tak wyglądają włosy. Teraz można by było nałożyć coś, jakiś ewentualnie olejek w celu okiełznania jakichś tam gdzieniegdzie sterczących włosków, ale powiem wam szczerze, że praktycznie ich nie widzę. Więc takim oto sposobem przy użyciu szczotki GHD Glide okiełznałam swoje niezbyt posłuszne włosy. Chciałam wam od razu pokazać, skoro jest coś nowego. Teraz słuchajcie, na spokojnie chyba się ubiorę i pokażę wam, co takiego zamówiłam na wyprzedażach z Massimo Dutti, albo od razu sobie to wspólnie przymierzymy. Okej, mam pierwszą rzecz na sobie. Niestety tak jak patrzę na włosy, to słuchajcie, zero podwinięcia, zaczęły się robić takie proste badyle. I to jest taki jedna rzecz, której bardzo nie lubię, więc ogólnie szczotka fajnie, ale zobaczcie, że te włosy są takie oklapnięte. Ja jednak potrzebuję objętości, lubię jak jest objętość. Natomiast myślę, że dla takich osób, które może nie tylko mają krótkie włosy, nawet dla długich, jak lubicie takie proste fryzury, bez objętości, zależy wam na tym, żeby szybko po prostu okiełznać włosy, żeby nie sterczały albo żeby po prostu były wygładzone, to myślę, że ta szczotka jest naprawdę fajnym pomysłem, ponieważ szybko to idzie i sprawnie, natomiast jeśli o mnie chodzi, to na razie mam mieszane uczucia. Mam na sobie pierwszą rzecz, którą zamówiłam z Massimo Dutti, jak się tylko zaczęły przeceny, chyba to było przed świętami. W każdym razie nie do końca ona mi odpowiadała, więc w sumie przymierzyłam ją tylko raz i odłożyłam, dlatego dzisiaj na spokojnie podchodzę do tego tematu drugi raz i stwierdziłam, że sobie możemy tutaj wspólnie podziałać, ale chyba muszę was tutaj położyć i jakoś inaczej ten pasek zawiązać, ponieważ, o ile sukienka jest fajna, ponieważ uwielbiam taki styl, bardzo go lubię i szukałam takiej sukienki już od długiego czasu, to słuchajcie, jak ona przyszła, byłam bardzo zdziwiona. Generalnie marka Massimo Dutti kojarzy się z taką z firmą troszeczkę bardziej premium. Oczywiście wiadomo, że to jest odnoga Zary, natomiast rzeczy tam u nich są zdecydowanie droższe. I teoretycznie człowiek oczekuje jakości. Nie, bo kartka tu nie pasuje.
No i że te rzeczy będą, wiecie, przyjdą ładnie zapakowane, będą pachnące, wyprasowane, a ta sukienka, słuchajcie, wyglądała jak wygnieciona, jakby wyjęta z psu z gardła. I właśnie przed chwilką troszeczkę ją rozprasowałam przy pomocy steamera i wygląda ona delikatnie lepiej. Natomiast byłam naprawdę w szoku, kiedy odpakowałam ją i zobaczyłam, że ten materiał jest bardzo wygięty. Natomiast pogięty, pognieciony. W każdym razie myślę, że to... No tego się można spodziewać po rzeczach, które są wykonane z bawełny. To jest naturalna tkanina i ona może się gnieść. Natomiast wolałabym oczywiście, kupując nową rzecz, zwłaszcza za wysokie pieniądze, że przyjdzie ona pięknie zapakowana, wyprostowana i będzie wyglądała jak nowa. Natomiast ta sukienka absolutnie tak nie wyglądała. W każdym razie, żeby teraz tak obiektywnie powiedzieć, to jest taki fason i kolor przede wszystkim, który ja bardzo lubię. I właśnie o taką rzecz mi chodziło. Także myślę, że mimo wszystko zostawię tą sukienkę, ponieważ szukałam czegoś takiego. Rozmiar jest trafiony, ja wziąłam rozmiar S. Chociaż powiem szczerze, jest trochę luzu, ale tutaj śmiało można wyregulować paskiem. Poza tym można pod spód założyć na przykład jakiś top z długim rękawem, jakiś golfik i nosić ją również można jesienią czy wiosną, nie tylko tak bez ramionczek. Także chyba nawet lepiej, że jest delikatnie, że jest trochę po prostu luzu, a nie jest ona bardzo opięta. Materiał taki... To jest tak naprawdę prochowiec taki bez rękawów. Bardzo lubię taki styl. Klasyczny, kolor świetny, guziki ciemnobrązowe, także fajnie one się tak za mocno nie odznaczają. Wyglądają bardzo tak klasycznie. Tutaj są pagony. Generalnie poduszek nie ma. Myślę, że sukienka naprawdę jest bardzo fajnie uszyta i ona teraz... Podczas wyprzedaży chyba kosztowała w miarę rozsądnie, to było chyba jakoś 200 albo 300 zł, natomiast przed cenami to te rzeczy po prostu były dużo droższe i stwierdziłam, że nie ma sensu. Natomiast teraz myślę, że jest całkiem okej. Ja tutaj dobrałam balerinki Chanel w tych podobnych kolorach i najprawdopodobniej tak będę ją nosiła. Dobra, nie mam tu brązowej torebki, ale weźmiemy sobie tą pierwszą, lepszą. Tak, myślę, że jest fajnie. Także to jest pierwsza rzecz. Upolowana podczas wyprzedaży, chociaż powiem szczerze, że jeszcze totalnie nie wchodziłam na żadne strony, jeszcze nic takiego nie zamawiałam, to był zakup sprzed świąt, natomiast wiem, że teraz pojawiło się dużo przecen. Pewnie w związku z tym, że czuję się coraz lepiej, to wrócą mi siły i z pewnością chęci również na zakupy, więc z pewnością przejrzę, co takiego ciekawego się pojawiło i jeżeli coś fajnego uda mi się upolować, to Wam pokażę. Ale to jest pierwsza z tych rzeczy z Massimo Dutti. Przejdziemy sobie teraz do drugiej rzeczy i na tą rzecz czaiłam się naprawdę wiele miesięcy, odkąd tylko ją zobaczyłam, chciałam mieć. Natomiast cena uważałam, że absolutnie jest nieadekwatna, jak na Massimo Dutti, ponieważ jeżeli płacę większą kwotę, to chciałabym, żeby to rzeczy były marki premium, przynajmniej, a nie na przykład rzeczy z sieciówki. Także cena ewidentnie mnie powstrzymywała przed zakupem, ale została ona przeceniona chyba o 35% i postanowiłam ją kupić, więc przebiorę się i już Wam pokazuję, co to jest. I oto jest i ona, marynarka w marynarskim stylu, praktycznie wyglądająca jak mundur. Och, słuchajcie, odkąd ją tylko zobaczyłam, to się zakochałam, strasznie mi się ona podobała. Natomiast ona pierwotnie kosztowała chyba 780, 770, prawie 800 zł, słuchajcie, więc myślę, że jak na Massimo Dutti, to po prostu cena była naprawdę wygórowana, zwłaszcza, że tutaj to nie jest chyba 100% wełna, to jest jakaś mieszanka. Nawet powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam, w każdym razie sprawdzałam, ale ta marynarka podobała mi się przez tak wiele miesięcy, cały czas na nią patrzyłam. Ona chyba była jeszcze dostępna w kolorze szarym. Ta szarość mi się również bardzo podobała, natomiast zauważyłam, że po prostu rzadko kiedy sięgam po rzeczy w kolorze szarym na chwilę obecną, staram się powracać do nich, natomiast pomyślałam sobie, że częściej będę
nosiła tą w kolorze granatowym. Ja na razie dobrałam czarne spodnie, ponieważ nie mam takich granatowych, mam welurowe, ale chciałabym znaleźć podobny materiał, żeby stworzyć taki monochromatyczny look, ponieważ bardzo takie lubię. Natomiast myślę, że śmiało tutaj do jeansów, czy do właśnie do czarnych spodni. Jeszcze z innymi nie próbowałam, może na przykład do białych spodni też będzie ona fajnie wyglądała. Muszę śmiało pokombinować, w każdym razie marynarka bardzo mi się podobała. Świetnie jest uszyta, te złote guziki, tak jak ja Wam często powtarzam, te złote to nie jest takie błyszczące złoto, więc one nie wyglądają tak kiczowato, tak jak w większości obecnie marynarek. Na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, bo w większości marynarek te guziki po prostu bardzo się błyszczą i wygląda to po prostu kiepsko. Natomiast tutaj one są, mają jakiś wzór, jakiś herb i one wyglądają takie postarzane. Generalnie marynarka wygląda na taką z klasą. Ja wziąłam rozmiar S i jest ok. Mogłabym mieć również rozmiar XS, ale nie chciałam, żeby była zbyt opięta. Chciałam również mieć luz, żeby ewentualnie móc coś założyć pod spód. Natomiast bez problemu tutaj oczywiście możemy sobie paskiem podkreślić talię. I co jest ważne, że ta marynarka, zobaczcie, ona jest dość dłuższa. Prawie za pupę, tutaj jeszcze rozporek jest nierozpruty. No i jeśli chodzi o tę marynarkę, to jestem bardzo zadowolona. Ona teraz była przeceniona, tak jak powiedziałam, chyba o 30%, więc cały czas ona jest chyba dostępna. Możecie ją kupić na Zalando, na Massimo. Nie wiem jeszcze jak z rozmiarami, ponieważ tak jak powiedziałam, zamawiałam ją przed świętami, ale generalnie bardzo i to bardzo mi się podoba. No i ten kolor granatowy, myślę, że naprawdę jest ekstra. Także jeśli ona jeszcze będzie dostępna, to podlinkuję Wam ją, zarówno marynarkę, jak i sukienkę w opisie filmu poniżej. I już się przebrałam, zostałam w tych czarnych spodniach, do tego mam swój ulubiony golf od Mormua, po prostu bardzo i to bardzo go lubię. Dzień dobry, Juniorek. Dzień dobry, piesku, jesteś bardzo grzeczny, słuchajcie, zdjęliśmy ostatnio tutaj furtkę, nie bez powodu, i Junior w związku z tym, że Reksio nie wchodzi do góry, w nocy nie wchodzi do góry. W ciągu dnia, w sumie wieczorem słyszę, jak tam u góry urzędujemy, to czasami przychodzi, ale dzieciaki jak mają porozrzucone zabawki, nie chcą, żeby coś im zjadł, to po prostu zamykają drzwi. Także od czasu do czasu sobie jeszcze wchodzi do góry, ale naprawdę jest bardzo duży postęp. Ja z kolei w wolnym czasie zrobiłam sobie porządki w nasionach. Junior oczywiście wszędzie za mną chodzi, bo pewnie myśli, że będziemy znowu iść na dwór, ale niestety musiałam stamtąd wyjść, ponieważ pompa się ciepło włączyła i byłoby za głośno. Także nowe zamówienie nasion już w drodze i nie mogę się doczekać. Pewnie niedługo będę wysiewała eustomę, jak tylko do mnie przyjdzie. W każdym razie, jak widzicie, pusto, biała ściana. Jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, to ja powiem szczerze, zawsze nie mogę się doczekać, kiedy one po prostu znikną, więc ja praktycznie po świętach od razu je zdejmuję. Choinkę rozebrałam chyba bardzo szybko, jakoś przed Sylwestrem, natomiast jestem w trakcie zdejmowania ozdób świątecznych, chciałam to wszystko pochować na strych, bo zdejmowałam praktycznie wszystkie wieńce wczoraj, ale stwierdziłam, że szkoda mi czasu, że zajmę się ogrodem i parę wieńców jeszcze wisi, bo myślałam, że może przymyję okna. Słuchajcie, mam jeden dzień wolny, gdzie miałam totalnie po prostu free, mogłam robić co chciałam, to stwierdziłam, że bez sensu będę myła okna. Zostawię sobie to na inny czas i całe szczęście, że ich nie pomyłam, ponieważ dzisiaj leje totalnie, ale przez to również wieńce są mokre na oknach, więc poczekam, aż przestanie padać, aż one wyschną i dopiero wtedy je schowam. Także święta już za nami, ja się po prostu, naprawdę chciałam już po prostu uwolnić od tych świąt i chcę zacząć ten nowy rok bardzo pozytywnie, mam nadzieję, i lepiej niż ten poprzedni. Tutaj mam przesyłkę jeszcze również bardzo taką związaną z ogrodem, ponieważ nie ukrywam, że jeśli chodzi o ten sezon obecny, słuchajcie, ja już mam dość, ja już chcę wiosny, ja już nie chcę żadnego śniegu, śnieg już był, nie było go zbyt dużo u nas, ale ja już jestem zmęczona tą pogodą, nie mogę się doczekać, kiedy będzie wychodziło słońce, kiedy będę mogła pójść pochodzić i porobić w ogrodzie. Wczoraj naprawdę dało mi to ogromnego kopa do działania, takiej chęci, po prostu miałam ochotę przenosić góry. W każdym razie zima to jest dobry czas na to, żeby przejrzeć swoje narzędzia ogrodowe, zrobić z nim porządek, wyczyścić, naostrzyć i tak dalej. Ja przymierzałam się już od dłuższego czasu do wymiany sekatora i znalazłam podobno sekator najlepszy na rynku. I właśnie on przyszedł. To już przed chwilą. Niedawno kurier był, więc ja tylko otworzyłam opakowanie i sprawdziłam, czy to oby na pewno mój sekator. I tak,
sekator szwajcarski firmy Felco. Junior chce się pochwalić nową kosteczką, którą dostałam od rodziny. No tak, ale mógłbyś teraz, kochanie, nie hałasować przez chwilę. Przez chwilę i zaraz się z tobą pobawię, dobra? Chociaż przez chwilę. Wyprodukowany w Szwajcarii. Niestety nie mogę go wypróbować, ponieważ pada deszcz, a nie mógł się doczekać. Podobno jest to jeden z lepszych sekatorów na rynku. I czym on się różni? Przede wszystkim rozmiar, słuchajcie, dobieramy go do rozmiaru dłoni. I co dla mnie jest niesamowite, to zabiera znowu kosteczkę. Odłożyłam kostkę, bo hałasował i znowu zabrał. Ej, za chwilkę. I słuchajcie, sekator przeznaczony dla leworęcznych. Ja jestem leworęczna i czasami nie ukrywam, że miałam problem z przecięciem niektórych gałązek i musiałam prosić męża, albo wiecie, dwoma rękami, to nie było zbyt komfortowe. Natomiast tutaj mamy sekator typowo dla leworęcznych, dopasowany do mojego rozmiaru dłoni. Ja byłam pomiędzy rozmiarem small a medium, bo byłam na granicy, ale postanowiłam wziąć ten delikatnie większy i myślę, że powinno być ok. Także chodzi bardzo gładko i już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę go używać. I jest jeszcze jedna przesyłka, którą muszę otworzyć, bo w sumie przed chwilą nawet dostałam telefon, czy ją otworzyłam. A ja mówię, że nie, że ja nic takiego nie dostałam. Chociaż przyszły chyba wycieraczki, to może to nie są wycieraczki, może to jest to. Słuchajcie, a mianowicie zamówiłam profile, próbki profili szklarni, którą chciałabym postawić w drugiej części działki. I nie, zaraz muszę przynieść jakieś porządne nożyczki, nie będę swojego sekatora nowego używała. I generalnie, żeby znaleźć szklarnię w stylu angielskim, u nas w Polsce jest bardzo ciężko. Wszystkie są te produkty belgijskie, te takie szklarenki z takich profili. W porządku, poszłam po mały statyw, żeby tutaj sobie was postawić, żebym mogła mówić. I znalazłam jedną firmę, która no również dystrybuuje szklarnie belgijskie, to chyba belgijska była albo holenderska firma. Natomiast nie jest ona tania, naprawdę nie jest tania. I tak jak zaczęłam szukać, to okazało się, że firma istnieje tak naprawdę od pół roku, więc trochę mam obawy. Natomiast w związku z tym, że mieszczą się oni chyba w Krakowie, to chciałam po prostu te profile tej szklarni zobaczyć na żywo i wysłali mi ją do próbki. Dzwonił mi dzisiaj właśnie rano pan, czy je otworzyłam. A ja mówię, że myślałam, że to wycieraczki, słuchajcie, bo zauważyłam, że jedna wycieraczka mi tam źle pracuje i myślałam, że może zamówimy wycieraczki, więc nawet tego nie otwierałam. A to są profile, więc no jestem bardzo ciekawa. Z jednej strony chciałabym pójść na ustępstwo. O wow, dość duże kawałki mi wysłali. Myślałam, że to będą takie próbeczki. A tutaj dość spore te profile mi wysłali. Co? Nie ma tragedii. Myślałam, że to będzie gorsze. Okej, okay, to jest chyba dach. Także są to profile aluminiowe. Puste oczywiście w środku. No i budując szklarnię, tutaj na tej drugiej części działki, chciałabym się skupić na tym, żeby ona przede wszystkim była efektowna, żeby po prostu była piękna wokół niej. Chciałabym też przestrzeń tak zaaranżować, piękne rabaty stworzyć. Ale jakby no nie mogę znaleźć takiej szklarni wymarzonej. Natomiast tutaj ta firma była najbliżej tego. I powiem wam szczerze, myślałam, że te profile będą gorsze. Jest parę kwestii w związku z tą firmą, które nie do końca mi pasują. I trochę się obawiam. Ponieważ jest to firma, która istnieje bardzo krótko na rynku. I życzę sobie, żeby zapłacić 90% ceny przed montażem. Co wydaje mi się, to jest to bardzo duże. Co wydaje mi się, no dość ryzykowne. Ale nie wiem, czy zaryzykuję, słuchajcie. No, także profile przyszły. Są naprawdę spoko, ale będę chciała, żeby mąż je obejrzał, ocenił. No i podejmę decyzję, bo chyba nie mam już innej opcji. Wszystkie te szklarnie, które są u nas dostępne, to są po prostu takie gotowce. Ta szklarnia, którą ja mam z poliwęgla, no to po prostu, słuchajcie, szkoda pieniędzy naprawdę. Natomiast oczywiście spełnia swoją funkcję, ale to nie jest totalnie to, co chciałam.
Natomiast z niej pewnie będę też korzystała, ponieważ w związku z tym, że mamy tak ogromny ogród, tak dużą przestrzeń, to potrzebujemy więcej miejsc do przechowywania, składzików itd., itd., więc z pewnością powstanie na drugiej części działki jeszcze jedna altana, taki domek ogrodnika i nawet już znalazłam, wczoraj już wszystko dogadałam z firmą, więc taki domek ogrodnika powstanie. Chciałabym tutaj również szklarnię mieć. Przydałoby się jeszcze jedno przynajmniej pomieszczenie na przechowywanie jakichś rowerów, wiecie, kosiarki i tak dalej, ale to na spokojnie, więc trzeba to wszystko sobie dobrze rozplanować. Profile, słuchajcie, są całkiem spoko, więc jest nad czym myśleć, natomiast tylko ta cena po prostu mnie przeraża i ten fakt, że mam zapłacić 90% skóry, to wydaje mi się trochę niedorzeczny. Zobaczymy, może coś da się ugadać. Także tak na razie wygląda sytuacja u nas. Jeśli chodzi o nowy rok, o plany ogrodnicze, w sumie to są takie plany, których najbardziej się nie mogę doczekać. Natomiast jeszcze jest taka jedna kwestia, której chyba nie chciałam poruszać w tym vlogu, ale chyba powinnam. A mianowicie, słuchajcie, oprócz tego, że my chorowaliśmy podczas świąt, to mieliśmy problem z Reksiem. Do tego stopnia, że w pierwszy dzień świąt wylądowaliśmy na pogotowiu w środku nocy z nim, bo myślałam po prostu, że już się nie uda go uratować. I w sumie nie do końca wiemy, co mu dalej jest. Był przez prawie tydzień czasu codziennie jeździł na kroplówki, na antybiotyki i tak dalej. Wygląda dużo lepiej. Natomiast wyniki ma bardzo złe. Obecnie jest na sterydach i będziemy powtarzać badanie po jakimś czasie, jak się skończą te leki i zobaczymy, czy poprawa będzie, ale wyniki krwi po prostu ma tak słabe, że bardzo się martwimy. Obecnie śpi, w sumie śpi połowę dnia. No nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze, także będziemy musieli się pewnie już powoli oswajać z tą myślą, że raczej on nie będzie długo żył. Już, no ma swoje te 14 lat, natomiast widziałam Jack Russell'e, które żyją po prostu 16-17 i jest okej. Natomiast no, jest to smutna wiadomość dla nas, dla dzieci i może dlatego też, wiecie, te święta po prostu były trudne, ponieważ oprócz tego, że dzieci i my chorowaliśmy, to po prostu codziennie jeszcze trzeba było jeździć na kroplówki, antybiotyki, stres, nerwy po prostu, trzeba się nim naprawdę opiekować jak dzieckiem, teraz Reksiem. No jest to po prostu trudne, zwłaszcza, że przechodziliśmy przez to całkiem niedawno z cezarkiem, więc jest to po prostu bardzo smutny czas, ale staram się robić wszystko, żeby mu to wynagrodzić, staram się gotować jak najsmaczniejsze mięska, które mu tam przyjdą na myśl, staram się z nim bawić, chociaż on się w ogóle już nie chce bawić, bo nie ma sił praktycznie, więc teraz tak połowę dnia sobie śpi, później jak dzieci przyjdą ze szkoły, to on się obudzi na troszkę, pochodzi, posiedzi przy nas, no i staram się po prostu spędzać z nim jak najwięcej czasu. Teraz szybko tylko przygotowałam obiad dla dzieciaków, kurczaki, będą się piekły w swoim sosie. Jedziemy po ekipę, bo już się mama stęskniła za bąblami, także z kurczaczku będą zadowoleni, do tego albo ziemniaki pieczone, albo będą fryteczki. Zobaczymy, co tam sobie wybiorą. Termometr, kochani, do góry. Nie tak blisko. 36,3. No to dobra temperatura. Kuchony. Dzień dobry, witajcie. Mamy kolejny dzień. Jest poranek. Reksio tutaj za mną chodzi i właśnie zabieram się za podanie mu leków. I najlepszym sposobem na podanie leków Reksiowi jest zawinięcie tabletek w pasztet. Teraz mu to totalnie nie przeszkadza. Kiedyś potrafił wlizać pasztet, albo parówkę, albo kiełbaskę i wypluć tabletki, natomiast teraz nie ma z tym najmniejszego problemu, więc mam tutaj sterydy, mam tabletki na wątrobę, na nerki. Biorę pasztet, zawijam mu tabletki.
Najpierw robię priorytet, czyli najpierw te sterydy są najważniejsze. Więc... I oczywiście jak jemu daję, to muszę Juniorowi też dać kawałek. Chodź, Ryksiuniu. Wystarczy na razie, Ryksiulku, wystarczy. Wystarczy, bąbelku. Muszę wam powiedzieć, że regularnie ostatnio zbieram, słuchajcie, szpinak ze swojego ogrodu warzywnego. Wysiałam go jesienią, dość późną jesienią, ale jeszcze było dość ciepło. I on nie jest takich tam pokaźnych rozmiarów, jest taki, bym powiedziała, baby spinach, takiego rozmiaru jak kupujecie w sklepach, ale codziennie, no dobra, nie codziennie, tak co drugi, trzeci dzień, jak robię sobie śniadanie, no bo też nie chcę codziennie tego samego jeść, to lecę do ogrodu i zrywam naprawdę pokaźną ilość szpinaku oraz jarmużu i robię sobie z tego naprawdę świetne śniadanie. Dzisiaj to już raczej nie, ponieważ jadłam śniadanie, natomiast jutro albo w kolejnym vlogu pokażę wam, w jaki sposób robię fajne śniadanie, szybkie, takie pożywne, bo o tej porze roku zwłaszcza chcę się takich świeżych warzyw, jakieś sałaty. I zastanawiam się nad tym, czy nie spróbować wysiać sałaty, ponieważ mam oświetlenie, więc może mi wzejdzie, słuchajcie, nie wiem, chciałabym poeksperymentować, ale coś, co koniecznie chciałabym zrobić, to powysiewać chociażby kiełki. I na razie nie mam dość sporo nasion, ale mam rzeżuchę, więc zamierzam dzisiaj wziąć sobie ten pojemnik na kiełki i wysiać rzeżuchę póki co, ponieważ nie tylko ja, ale mój mąż bardzo lubi rzeżuchę i lubimy sobie jeść na śniadanie na przykład pomidory z rzeżuchą. Więc zamierzam sobie dzisiaj wysiać rzeżuchę i jak będę w sklepie, nie wiem, podjadę do jakiegoś Leroy Merlin czy też do Castoramy. O, Junior przyszedł. Już się znudziło czekanie? Zmokłeś? Zaraz muszę go wpuścić i wyszeć mu łapy. Także podjadę sobie po prostu do jakiegoś marketu i kupię więcej nasion. Natomiast dzisiaj myślę, że już śmiało mogę wysiać dwa? Dwa, niech będzie, tak, dwa żonki. Tak do tego górnego poziomu tej zatyczki, woda spłynie na dół, później z tej podstawki wylewamy i to wszystko, słuchajcie. No i najważniejsze, żeby te nasionka były przykryte. Ja sobie tutaj postawię w kuchni i będę tylko czekała na swoje nasionka rzeżuchy. I jak tylko kiełki się pojawią, to z pewnością będziemy przygotowywać pyszne śniadanka. Ja jeszcze muszę sobie zaplanować, jakie pozostałe kiełki kupić, ale myślę, że chyba to na spontanie, po prostu jak będę w sklepie, to wybiorę sobie coś, co mi po prostu się w danej chwili spodoba. Także myślę, że to wszystko w dzisiejszym vlogu. Jeszcze raz was przepraszam za to, że nie ostrzegłam, że będzie taka przerwa, ale po prostu czasami tak jest. Natomiast gdy tak się nad tym dłużej zastanawiam, to myślę, że takie przerwy świąteczne raczej będą się pojawiały, natomiast postaram się je wcześniej zapowiedzieć, ponieważ myślę, że to zarówno było mnie potrzebne, jak i mojej rodzinie, gdzie będę mogła po prostu skupić się tylko na nich, w ogóle wyłączyć się od social mediów. Myślę, że to naprawdę jest taki potrzebny reset dla mnie, bo teraz po prostu wracam z nową energią w nowym roku i oby do przodu. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną w dzisiejszym vlogu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.